Panie dyrektorze, przed chwilą nastąpiło uruchomienie nowego oddziału w Szpitalu Koneckim, Szpitalu Specjalistycznym Gastroenterologii, nawet sobie zapisałem, bo takie to trudne nazewnictwo. Proszę powiedzieć, jak to się ma do tego, że słyszy się głosy, że Konecki Szpital jest zadłużony i nagle nowe pomysły, nowe inwestycje, bo niebawem chyba będzie ZOL uruchamiany. No i dzisiaj mamy bardzo, bardzo specjalistyczny oddział, który jest chyba jedyny tego rodzaju na kilka powiatów, czy nawet na województwo świętokrzyskie. Tak, panie redaktorze, rzeczywiście otworzyliśmy dzisiaj nowy oddział gastroenterologiczny, który jest jedynym oddziałem tego typu w województwie świętokrzyskim, a więc on wpisuje się w strategię szpitala, którą zaproponowałem już kilkanaście lat temu, czyli wielospecjalistyczny szpital, bo jedynie taki rodzaj działalności wysokospecjalistycznej zapobiega powstawaniu zadłużenia, którego na dzień dzisiejszy szpital nie ma, bo ujemny wynik finansowy, który szpital posiada za rok ubiegły, nie jest zadłużeniem. Między innymi po to robimy te oddziały specjalistyczne, ten oddział po to powstał, po pierwsze, żeby naszym mieszkańcom, gdzie poziom bezrobocia wynosi 25% i nie stać ich na leczenie w ośrodkach klinicznych Warszawa, Łódź, Kraków, zapewnić leczenie specjalistyczne na miejscu. Drugim takim sygnałem mówiącym o tym, że ten oddział jest niezbędny w szpitalu, jest to, że nasi pacjenci z całego województwa szukali pomocy poza granicami regionu, a więc teraz będą mogli przychodzić do Końskich i tutaj uzyskają specjalistyczną opiekę lekarską i pielęgniarską. I trzeci argument to, że jest to działalność nowa województwa, więc Narodowy Fundusz bardzo zwraca uwagę na to, czy pacjenci, mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mają taki rodzaj usług zapewnionych na terenie regionu, a więc to spotkało się z pozytywną opinią oddziału świętokrzyskiego NFZ-u, za co też również świętokrzyskiemu oddziałowi dziękuję. To na pewno kosztowało sporo pieniędzy, panie dyrektorze, uruchomienie tego oddziału. Tutaj zapewne są jakieś nowoczesne urządzenia, przyrządy, które są niezbędne do tego, żeby prowadzić diagnostykę wśród tych pacjentów, bo wiem, że już, mimo że to było oficjalne otwarcie, to już grupa pacjentów korzysta tutaj z tego leczenia, jest na tym oddziale. Tak, pacjenci najpierw byli liczeni w roku ubiegłym i dwa lata temu w pododdziale gastrologicznym, który był częścią oddziału wewnętrznego. Już wtedy podjęliśmy takie decyzje o inwestycjach w sprzęt medyczny, bo to jest sprzęt drogi do diagnozowania i leczenia pacjentów. I dzisiaj przeniesienie tego oddziału na to miejsce, w którym Państwo byliście i oglądaliście, nie było tak drogie, dlatego że ten oddział funkcjonował, wymagał tam kosmetycznych zmian, które zamknęły się kwotą około 100 tysięcy złotych. Natomiast drugim wydatkiem, który nas czeka w najbliższym półroczu, to jest zakup sprzętu do oddzielnej pracowni gastroenterologicznej, która będzie dla tych pacjentów oddziału i dla pacjentów szpitala. To jest koszt około 300-350 tysięcy złotych i zamierzamy takie środki pozyskiwać z różnych źródeł, być może nawet ze źródeł Narodowego Funduszu, czyli z kontraktu. Sal jest 6, o ile się zorientowałem, a więc no, to będzie kilkunastu pacjentów mogło jednorazowo przebywać na tym oddziale. Czy to by oznaczało, że również będą jakby takie dzienne pobyty stosowana, taka forma tutaj diagnozowania i leczenia, żeby, no bo może być większa grupa, że tak powiem, chętnych w cudzysłowie do tego oddziału. W tym oddziale będzie 16 łóżek docelowo i taką ilość zgłosimy do pani wojewody i do Ministerstwa Zdrowia. Natomiast do takiej szybkiej diagnostyki gastrologicznej mamy dobrze zorganizowaną pracownię gastroenterologiczną, którą zresztą nadzoruje ordynator tego oddziału, pani dr Detka. I ci pacjenci, którzy wymagają szybkiej diagnostyki w ciągu jednego dnia, są diagnozowani w ramach kontraktu na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Tam będą leżeli pacjenci z ciężkimi schorzeniami. Ci, którzy wymagają nie tylko diagnostyki, ale również intensywnego leczenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pani doktor, dzisiaj było otwarcie oddziału, którym pani kieruje, który pani nadzoruje. Nazwa bardzo trudna tego oddziału, nawet tutaj nie będę się starał jej wymówić, bo mogę coś pokręcić. Proszę powiedzieć, czy to pani tak w cudzysłowie naciskała pana dyrektora, żeby taki oddział uruchomić, czy to były innego rodzaju tutaj uwarunkowania, które spowodowały to, że on właśnie powstał jako jedyny w województwie świętokrzyskim podobno? Myślę, że to się zdarzyło wszystko mimowolnie i była potrzeba w Końskich i tak się zdarzyło, że akurat przyszłam tutaj do pracy i udało nam się ten oddział w miarę szybko stworzyć. Jak liczny jest personel? Ilu lekarzy, ile pielęgniarek funkcjonuje na tym oddziale? Bo wiem już od pana dyrektora, że będzie docelowo 18 łóżek.
W tej chwili pracuje czwórka lekarzy. Zakontraktowanych mamy sześć łóżek, czyli mało, ale tak naprawdę cały czas tych pacjentów jest podwójna ilość. Oprócz tego, że będą pacjenci, którzy będą tu na pobyt stały w tym sensie, że będą tutaj leżeć całodobowo, będą przyjmowani, to również wiem, że prowadzą Państwo diagnostykę dla pacjentów takich dochodzących, czyli dziennych, ambulatoryjnie, tak? Więc proszę powiedzieć, czy to jest ten sam zespół lekarzy, czyli jak Państwo sobie dają radę, jeśli to jest tak, że zajmujecie się i oddziałem, i tymi chorymi, którzy leżą na łóżkach na oddziale, i również tymi dochodzącymi. Niestety jest właśnie tak, że musimy się zajmować i tymi pacjentami na oddziale, i w przychodni, i w endoskopii ambulatoryjnej. Także jesteśmy dwa w jednym, ale na szczęście pomagają nam przy badaniach szpitalnych koledzy chirurdzy i interniści. Także tutaj mamy pomoc, ale niestety badania ambulatoryjne mogą wykonywać tylko lekarze, którzy posiadają specjalizację, i spada to niestety na tylko dwóch specjalistów z zakresu gastroenterologii. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Panie pośle, po oficjalnym otwarciu i poświęceniu biura porozmawiamy na temat tego biura właśnie i pana w nim uczestnictwa, udziału w spotkaniach z mieszkańcami. Natomiast teraz chciałbym panu zadać pytania zupełnie inne, innych spraw jakby dotyczące. Pierwsze, pani Krzywonos. Pan poczuł się urażony, obrażony i miał być proces, zrezygnował pan. Proszę powiedzieć dlaczego. Jak Państwo wiecie, w trakcie kampanii wyborczej pani Krzywonos odwiedziła Kielce i wspierała jedną z kandydatek Platformy Obywatelskiej, i wtedy też udzieliła wypowiedzi dla Radia Kielce, no dalece odbiegającej od prawdy i rzeczywistości i mojej prawdziwej pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. To prawda, ja wtedy w tamtym okresie złożyłem pozew cywilny, ponieważ poczułem się urażony tymi słowami. Natomiast po czasie, kiedy dowiedziałem się, że pani Krzywonos jest chora, wycofałem ten pozew, ale między innymi dlatego, by skupić się na rzeczach istotnych, by móc pracować dla Polski, a nie tracić czas na salach sądowych tak naprawdę na sprawy błahe. Bardzo głośna była sprawa dotycząca byłej już posłanki pani Sawickiej, posłanki Platformy Obywatelskiej. W tej chwili trwa proces. Okazuje się jednak, że więcej racji tu miała firma, w której pan pracował, i pan, niż pani Sawicka. Wydaje mi się jednak chyba, że to się zakończy wyrokiem skazującym dla pani Sawickiej. Przede wszystkim chciałbym też podkreślić, że mowa końcowa, jaka miała, prokuratorska mowa końcowa, jaka miała miejsce w zeszłym tygodniu, jakby potwierdza fakt, że pani Krzywonos nie znała realiów, nie znała prawdy, nie znała tej sfery funkcjonowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Przepraszam, pani Sawicka. Tak, tak, ale ja chciałbym tutaj się odnieść też do pierwszego pytania, panie redaktorze, że to jednak potwierdza nieprawdziwość tych słów. Natomiast idąc w kierunku pani Sawickiej, panie redaktorze, że ja myślę, że ten wyrok będzie surowy. I on musi być surowy, ponieważ osoby piastujące najwyższe urzędy w państwie, a poseł jest osobą reprezentującą naród i reprezentuje te osoby, które na niego głosowały, no pani Sawicka ewidentnie to zaufanie ludzi, którzy oddali głos, zawiodła. Będąc przedstawicielem władzy ustawodawczej, nie można postępować w tak niegodny i przede wszystkim haniebny sposób, łamiąc prawo, i kara, jaką zażądał pan prokurator, 5 lat bezwzględnego pozbawienia wolności i kara grzywny w wysokości ponad 50 tysięcy. Wydaje mi się, że to będzie kara dotkliwa, ale przede wszystkim surowa w kontekście popełnionych czynów zabronionych. Mam nadzieję, że zakończył się w Polsce okres, kiedy Donald Tusk nad swoją ekipą roztacza parasol ochronny i nie ma świętych krów, i osoby znane z pierwszych stron gazet muszą liczyć się z tym, że w momencie, kiedy dopuszczą się przestępstwa,
przestępstwa, kiedy to przestępstwo popełnią, będą wiedzieć, że prawo działa równo wobec wszystkich i wszyscy są równi wobec prawa. I myślę, że no, już w tym tygodniu mają też odbyć się mowy końcowe adwokatów i zapaść ma wyrok. Myślę, że ten wyrok będzie surowy ze względu na te wszelkie okoliczności, o których przed chwilą powiedziałem. W ostatnich dniach opinię publiczną zaskoczyła, czy zbulwersowała wręcz wypowiedź pana Antoniego Macierewicza na spotkaniu klubu Gazety Polskiej w jednym z miast polskich, gdzie no, padły takie stwierdzenia, że aż ciarki po plecach niektórym osobom przeszły. No, wygląda na to, że jesteśmy w stanie wojny z Rosją, panie pośle. Panie redaktorze, ja tutaj jakby zdania swojego nie zmieniam. Niektóre media głównego nurtu, tak jak TVN, wielokrotnie miałem tego przykład, potrafią wypowiedziami manipulować i potrafią je przedstawiać w taki sposób, jak jest im wygodnie. W mojej ocenie tak było w przypadku pana Antoniego Macierewicza. Szkoda, że nie została puszczona całość jego wypowiedzi, cały ten kontekst. Dziś odnosimy się do jakiegoś małego wycinka, który nam zaprezentował TVN. Panie redaktorze, żeby dziś móc mówić o wolnej i suwerennej Polsce, niezbędne jest to, abyśmy poznali przyczyny tej katastrofy smoleńskiej, która miała miejsce ponad 2 lata temu i uważam, że powołanie niezależnego, międzynarodowego zespołu, który by te przyczyny i tą katastrofę wyjaśnił, jest po prostu niezbędne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panie pośle, jesteśmy już po ceremonii otwarcia, poświęcenia tego lokalu, gdzie od dziś już będzie się mieściło pańskie biuro poselskie, ale nie tylko. Będzie tutaj, jak dowiedzieliśmy się przed kilkunastoma minutami, będzie tutaj również biuro zarządu powiatowego Prawa i Sprawiedliwości. Zanim przejdziemy do tego tematu, chciałbym pana zapytać o to, co pan powiedział w swoim wystąpieniu tutaj, czego my nie nagrywaliśmy. Otóż powiedział pan tutaj pewne takie zdanie, które mnie zaskoczyło, że przygotowuje pan doniesienie do prokuratury na szefa służb wojskowych. Czy mógłby pan nam troszeczkę zdradzić tu, o co tutaj chodzi? To zawiadomienie do prokuratury jeszcze nie jest w pełni kompletne. Jestem w trakcie przygotowywania tego zawiadomienia, także dziś nie będę jeszcze zdradzał jego szczegółów. Natomiast panie redaktorze, ja chciałem wspomnieć w tym kontekście, że co wielokrotnie zresztą powtarzam w swoich wypowiedziach, że nie może być tak, że w Polsce mamy dziś święte krowy i ze względu na to, że ktoś piastuje wysoki urząd w państwie, czy jest osobą znaną, po prostu nie ponosi odpowiedzialności za swoje niezgodne z prawem postępowanie. I w mojej ocenie obecny szef służby kontrwywiadu wojskowego złamał prawo i będę żądał, aby prokuratura stosownie te jego działania wyjaśniła. Ja te kwestie szczegółowo przedstawię zapewne na najbliższej konferencji prasowej, kiedy to zawiadomienie do prokuratury już wpłynie i zapewniam pana redaktora i państwa, że poznacie szczegóły tego zawiadomienia. Tak, a teraz przejdziemy już do tematu głównego, najważniejszego wątku dzisiejszego tutaj spotkania, dzisiejszej uroczystości. Biuro już od dziś funkcjonuje. Proszę powiedzieć nie tyle mnie, co naszym widzom, internautom, w jakie dni tygodnia, w jakich godzinach i w jakich terminach będą mogli tutaj przyjść i ze swoimi problemami podzielić się i z panem, i również z tymi osobami, które tu zapewne
będą dyżurować. Tak jak pan redaktor powiedział wcześniej, w tym biurze będzie się mieściło moje biuro poselskie, Biuro Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości, ale również, co jest rzecz też dosyć istotna, siedziba Koneckiego Klubu Gazety Polskiej. Cieszę się, że możemy wszyscy współpracować i będzie to miejsce spotkań również z mieszkańcami Końskich, ale również całego powiatu. Biuro będzie czynne w poniedziałki i środy w godzinach przedpołudniowych, natomiast we wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych. To jest moje trzecie biuro, które w województwie świętokrzyskim otworzyłem. Główne biuro mam w Busku Zdroju, również wspólne biuro poselsko-senatorskie w Kielcach. Dziś otwarcie biura w Końskich, ale planuję również otwarcie biura w Skarżysku. Tak jak zapowiadałem to w kampanii wyborczej, kiedy spotykałem się z mieszkańcami, kiedy rozmawialiśmy i kiedy przedstawiałem plany mojej działalności poselskiej. Ja chcę być posłem aktywnym, chcę się spotykać z mieszkańcami, chcę słuchać, jakie mają problemy i przede wszystkim chcę te problemy realnie rozwiązywać. Współpracuję z kilkoma prawnikami, także jeżeli będą to problemy związane z tego typu kwestiami, gdzie będzie niezbędna, potrzebna tutaj wiedza adwokacka i prawnicza, to wiem, że na takie wsparcie mogę liczyć nie tylko ja, ale również mieszkańcy. A jeszcze nie powiedział pan, jak często pan będzie tutaj gościł i spotykał się bezpośrednio, bo ja wiem, że na pewno część osób, które tu będą korzystać z porad i przychodziły do tego biura, będą chciały przede wszystkim z panem się spotkać. Oczywiście będę często tutaj przebywał, natomiast nie chciałbym dzisiaj wskazywać panu redaktorowi, państwu, jakie to będą konkretne dni, dlatego że wszystko zależy od mojej dynamiki pracy poselskiej, to co będzie się działo w Sejmie, czy też w innych powiatach województwa świętokrzyskiego. Natomiast na wszystkie głosy mieszkańców jestem otwarty. Jeżeli nie będzie mnie któregoś dnia fizycznie tutaj na miejscu, będą moi asystenci, będą ludzie, którzy będą prowadzili, można tak powiedzieć, ten grafik spotkań i na pewno będzie można liczyć na takie spotkania i na pomoc z mojej strony. Dziękuję panu za rozmowę. Bardzo dziękuję.